się z wami bardzo serdecznie. Wiecie co, od razu już chcę powiedzieć, że mnie zaczęły plecy boleć. 4 godziny sprzątałam. Zaraz to zobaczycie, ale naprawdę czuję, jak mnie w krzyżu łupie. Niby nie ma dużo, ale jak się zacznie, wiecie, od góry do dołu wszystko, to po prostu leci. No i 4 godziny z życia wyjęte, mamy już godzinę pierwszą, a ja dopiero skończyłam, a zaczęłam po 9. No, tak długo. Wy teraz to możecie oglądać, ja się będę rozkoszowała teraz już kawą tutaj w czystej kuchni. Jeżeli macie coś do sprzątania, może sobie akurat włączycie ten film i zabierzcie się, nie wiem, za swoją kuchnię, za łazienkę, składanie prania, prasowania, cokolwiek macie do roboty. Ja wam od razu powiem, że u mnie był trochę syf, no bo wczoraj zostawiłam pełny zlew, zazwyczaj tego nie robię, ale no zresztą sami zobaczycie, także zapraszam. I tak jak widzicie, patelnia stoi na kuchence po wczorajszej kolacji. Piekarnik też dzisiaj będę myła, ale jeszcze jako tako wygląda, nie jest najgorzej. Rękawiczki koniecznie, bo używam Easy Off. Jest to środek bardzo żrący, który używam naprawdę sporadycznie. Raz na kilka miesięcy, kiedy porządnie chcę sobie coś doszorować i piekarnik w środku też tym spryskuję. Dziesięć minut mniej więcej potrzeba, aby środek zaczął dobrze działać. Teraz ja w międzyczasie będę sobie tutaj zmywarkę opróżniała. Szczerze wam powiem, że najbardziej nie lubię opróżniać zmywarki i załadowywać ją. Zazwyczaj robię to wszystko wieczorem, ale wczoraj to po prostu padliśmy. Była drugi dzień z rzędu, Emily koleżanka, no i byliśmy naprawdę, po prostu wiecie, nie chciało mi się. Naprawdę mi się nie chciało wczoraj już nic po tym dniu. Tabletkę do zmywarki wrzucam tak luzem, nie wkładam jej do kieszonki, bo zauważyłam, że w taki sposób lepiej myję. Ściągam teraz wszystko z blatu kuchennego. Ja wiem, że ten kąt mam zawalony, ale ja tak lubię, jak jest. I złota kura, i obraz w złotej ramie. Wszystko, wszystko tu jest. Pamiętacie, jak jakiś czas temu na topie były te płytki z IKEA? Ja też bardzo je chciałam. No i powiem wam, że super się czyści. Dobry to był wybór. KitchenAid też potrzebuje dobrego czyszczenia. Jeśli chodzi o spray do blatów kuchennych, ja mam taki miks zrobiony przeze mnie, woda, ocet i olejek zapachowy. I wszystko wraca na swoje miejsce po to, żeby mój mąż się denerwował, że za dużo wszystkiego. Nie lubię tego robić, nie lubię szorować tego, ale powiem wam, że z tym płynem Easy Offem to naprawdę wystarczy tylko delikatnie przetrzeć i wszystko schodzi i zaraz zobaczycie na kuchence, jak to wygląda. O, nie trzeba szorować, to wszystko tak rozpuszcza. Mikrofali za dużo nie używamy, ale też jest, no nie jest za czysta, więc pora na mycie. W środku nie używam żadnej chemii, oczywiście tylko ten płyn, który ja zrobiłam i tutaj mam problem zawsze z moją kuchenką. Jak tylko dotknę, to po prostu się włącza. Drugim razem chyba nie wybrałabym kuchenki, która ma panel na przodzie. I piekarnik, zobaczcie, jak to lekko idzie. No mój akurat dzisiaj jakoś bardzo brudny to nie był, ale naprawdę wystarczy delikatnie przetrzeć. Tutaj też front robię naokoło, bo się boję te kurki ściągać. No i proszę, gotowe. Fiatki, tak jak możecie zobaczyć, jeszcze nie przesadziłam. Zaraz wam coś pokażę, tylko tutaj wytrę. To jest zdjęcie ślubne moich dziadków. Zobaczcie, piękne. Jerzy, Jerzynko, mój mężu drogi, jeżeli to oglądasz, to proszę bardzo, założyłam rękawiczki, myję kometem zlew, będzie piękny, lśniący. Jeżeli chodzi o odkurzacz, to mam tutaj Dyson V8, bardzo go lubię i polecam. Do mycia podłóg ja zawsze używam te mokre chusteczki Swiffer, one są super, zwłaszcza jeżeli macie zwierzaka, tak jak my kota, one fajnie sierść zbierają. I w dodatku ślicznie pachną.
I łazienka, którą myję codziennie, jeżeli chodzi o lustro i tutaj zlew, to każdego dnia przecieram, ponieważ tak, jak umyję, mój mąż zaraz przyjdzie, nieważne, że jest ręcznik obok do rąk, no to musi oczywiście te ręce strzepnąć, nim wytrze, więc wiecie, lusterko zawsze brudne. Emilia też pluje dalej niż widzi, mimo że ma 6 lat, nie wiem jak to jest możliwe, no wiesz, mnie pasta w zlewie, no wszystko, więc wiadomo, codziennie jest wycierane. No i wanna, zbieram wszystko, zaraz zobaczycie, jaki mam tutaj syfek, no normalny, nie? Używa się, o proszę, proszę. Mr. Clean. I do mycia używam gąbki Magic Razor, to są te białe, magiczne gąbki, one są świetne, zwłaszcza te oryginalne, bo miałam też kilka razy podróbki, to w ogóle one nie działają tak jak powinny, no i bardzo fajnie się nimi i fugiszoruję, szczoteczki mi nie potrzeba żadnej do tego. Tak się patrzę teraz w ogóle, jak montuję ten film, ile u mnie jest zielonego koloru i zastanawiam się dlaczego, skąd to się bierze, skoro zielony nawet nie jest moim ulubionym kolorem, ale zaraz podłapiecie, no zobaczcie ile tego zielonego. Płytki zawsze myję tutaj na kolanach, nigdy mopem nie wjeżdżam, bo jest dokładniej po prostu, jeżeli ręką, a poza tym to jest taka mała powierzchnia, że nawet wstyd by było mopem wjechać. Na Facebooku obserwuję jedną dziewczynę, która robi piękne paznokcie i ona zawsze tak fajnie na koniec mówi. I oto, mamy gotowy efekt. W sypialni dzisiaj za dużo pracy nie będę miała. Zobaczcie, tutaj zakładkę do książek dostałam od mojej córki na dzień mamy. Nie będę tych książek nawet odsuwała, ponieważ z tydzień temu je gdzieś układałam, także tam aż tak dużo kurzu myślę, że jeszcze nie ma. Naokoło trochę przejadę i to wszystko. Tutaj się chwalę, szczepki moje nowe. Prezenty, które dostałam od Emilki na dzień mamy ze szkoły, dumnie tutaj ustawiam. Kiedyś jak będzie starsza, to jej pokażę, co mi ze szkoły przynosiła. Na toaletce zazwyczaj też mam porządek w miarę, ponieważ kosmetyków nie mam dużo, przeważnie po jednej sztuce każdego produktu, także to dużo ułatwia sprawę. Suszarka i prostownica zawsze tak leżą na podłodze, ale schowam je teraz, żeby podłogę umyć. No to są rzeczy naszego codziennego użytku. Nie chce mi się, wiecie, każdego dnia zwijać, chować, także mi to nie przeszkadza, jak sobie leżą pod nią, także są takie. O. Ktoś się leni i to dosłownie, a ktoś odkurza naprawdę z kici na wiosnę. Jest tyle sierści teraz, że wszędzie mi to fruwa. Ale jak mam być szczera, to aż tak bardzo mi to nie przeszkadza. Jak ją braliśmy, myślałam, że będzie dużo gorzej, że będzie mnie ta sierść denerwowała. Ale wiecie, jak się kocha swojego kota, no to jest się w stanie dużo znieść. Przechodząc do naszej mini jadalni, zbieram wszystko ze stołu. My tutaj na tygodniu nie jemy, jedynie w weekendy, ale wiecie, zawsze się coś tam nazbiera. Jak możecie zobaczyć, tutaj są moje nowe doniczki. Kwiatki czekają na przesadzenie, ale w międzyczasie przetrę trochę stół i gotowe. Moja ściana, z której jestem bardzo dumna. I kolejna moja duma, czyli szafka, którą z Jerzym odnowiliśmy. Pełna porcelany, zestawy. Zrobiłam do niej też światło. No nie za fajnie to w środku wygląda, ale wy tego nie widzicie, także można powiedzieć, że nie jest źle. Na górze szafki też wycieram, bo ja tam trzymam jakieś dokumenty, które są potrzebne mi do szkoły. Zobaczcie, gdzie mój kwiatek już sięga, prawie już do końca ściany. Jak rośnie pięknie.
Na kanapie też wszystkiego i tutaj na ławie, jak widzicie, bo wczoraj miałam tą koleżankę Emilki, bawiły się tutaj fajnie, trochę wieczorem pozbierałam, co nie pozbierałam wieczorem, to dzisiaj teraz skończę. Ława też konkretnie wyglądała, bo wczoraj tu siedziały i jadły swoje przekąski. I w międzyczasie odkrywam skarby, ale tutaj już ja jestem winna. No, moje skarpetki. Nie wiem, co one tam robiły, ale robiły. Także nie mojego dziecka, nie mojego męża. Jeżeli jesteście tutaj ze mną od dłuższego czasu, to na pewno pamiętacie zieloną kanapę, którą straciliśmy. Była ona super, ale ta jest dużo lepsza przy kocie. Nie widać w ogóle na niej sierści, bo pasuje pod kolor kici. Tu akurat chciałabym, żeby zawsze było ładnie, ale to jest taka szafka, na którą wszystko kładziemy. Także najpierw poroznoszę, a zobaczcie na telewizor. Ja Wam kiedyś już tutaj pokazywałam, że możemy sobie włączyć na telewizorze, na YouTube znaleźć obrazy do wyświetlania na, właśnie na ekran telewizora i tam jest kilka godzin różnych obrazów. Jeżeli macie gości, czy ogólnie chcecie, żeby było przyjemnie w domu, nie czarny ekran, to polecam Wam sobie to poszukać, wygląda świetnie. A tutaj prezentuję Wam doniczkę, takiego kwiatka tutaj sobie, o takiego posadzę i będzie pięknie, zakryje trochę kabel. No a w międzyczasie Dyson, mój ulubiony, jedyny odkurzacz jaki mam i serio warto było, ja bym się już na żaden inny nie zamieniła, a sprzątam w pracy, więc wiecie, ja miałam dużo wytestowanych odkurzaczy, ale ten jest naprawdę super świetny, wszędzie dojedzie, bateria mi długo trzyma, no filtr się, się łatwo czyści i tak dalej, także on jest naprawdę bardzo dobry i godny polecenia, ja lubię. Chociaż dużo osób twierdzi, że jest on przereklamowany, dajcie znać, co Wy o tym myślicie, jeżeli macie. I też praktycznie nigdy tego nie mówię, ale jeżeli filmik Wam się podoba do tej pory, to nie zapomnijcie zostawić mi łapkę w górę. Albo kici łapkę w górę, bo leży w swoim łóżeczku. I Emili pokój, który dzisiaj jeszcze nie wygląda najgorzej, a zazwyczaj, o, możecie mi wierzyć, że się nie da przejść. Na półkach zazwyczaj Emilia sobie sama sprząta, dzisiaj trochę jej tam poukładam, kurze pościeram, ale zacznę od łóżka. Tak, robiąc to łóżko, powiem Wam, że to jest łóżko z IKEA, które mi się bardzo marzyło dla niej, ale jeżeli chodzi o ścielenie jego, to jest ciężko, bo tak jak widzicie, po bokach ma te takie troszkę ramy, także tą kołdrę nie da się tak fajnie wypuścić, musi być złożona na pół, żeby to jako tako wyglądało. I czymże byłoby łóżko dziecięce bez tony zabawek, maskotek, przytulanek? Koc, jak pamiętacie, zrobiłam dla Emilii sama, ale muszę tutaj coś przyciąć, bo widzę, że wystaje jakiś frędzel. Biurko jak biurko, nie pytajcie, wszystko się na nim znajduje, to co nie powinno. A jeżeli chodzi o te obrazy, które tutaj widzicie, to przyniosłam je kiedyś z pracy od kogoś, szkoda było mi wyrzucić, więc powiesiłam je tutaj u niej w pokoju, ale wiem, że do 6-latki za bardzo one nie pasują. Doniosę czy rozsypię, obstawiajcie w komentarzach, a ja Wam napiszę później, kto wygrał. Żartuję, doniosłam. Nie mogę się doczekać Emilii reakcji, jak wróci do domu i zobaczy swój pokój. Będzie przeszczęśliwa, że będzie miała miejsce w końcu na biurku do pracy. Układam jej tutaj też buty, sukienki, no wszystko tak w miarę, żeby ogarnąć, zorganizować chociaż trochę. Pamiętacie te maskotki? Prałam nie tak dawno, w rękach nic się z nimi nie stało, ale ktoś mi napisał mądrą radę, że można je spokojnie włożyć do zamrażarki i że zamrażarka wybija bakterie, także przekazuję dalej. Ja też to będę robiła kolejnym razem.
Za to tą półkę z IKEA bardzo lubię, jest pojemna, można ją sobie fajnie zorganizować. Koszyki ja tutaj mam poukładane i mniejsze zabawki w nich, ale no naprawdę fajne. Dużo pomysłów jest na Pinterest, jak można te półki wykorzystać. I tak jak możecie zobaczyć, Emilia jakoś super dużo tych zabawek nie ma. Tutaj jest dużo puzli, jakichś układanek, książek, książeczek, kolorowanek. Ale no zabawek też jest, ale jednak wydaje mi się, że nie ma aż tak dużo. Odkurzam podłogę, myję i koniec. Dajcie znać, jak film Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał, to bardzo mnie to cieszy i mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zrobię jeden z tego typu. W następnym filmie będziemy przesadzać moje kwiatki w końcu. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Buźka, pa!